Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, Marcin Celiński. To są wieczorne rozmowy Celińskiego. Wprawdzie jeszcze jest jasno na zewnątrz, jak możecie Państwo zobaczyć za mną. Tutaj zupełnie za mną widzicie filmik prezentujący najbliższą naszą okolicę. To jest ulica Andersa, widok z północy nad południem. Dron wisi gdzieś tam nade mną i pokazuje panoramę Warszawy. Taki eksperyment na dzisiaj mamy, może się przyjmie. Producentką naszego programu jest pani Katarzyna Sanocka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Witamy w gronie producentów sierpniowych. Realizuje nas Maciek, a my, proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o pomieszaniu. Chyba generalnie o pomieszaniu. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać. Nasz telefon czeka na Państwa głosy. Ja czytam komentarze tutaj, niestety dzisiaj z komputera, ale będę czytał. Będę się starał przynajmniej bardzo. Czekam na Państwa telefony, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy polska szkoła jest w stanie przygotowywać młodych ludzi do odnalezienia się w rzeczywistości, ale nie tylko w tej rzeczywistości, o której tak dużo się mówi, rzeczywistości praktyczno-cyfrowo-technologicznej, ale także tej takiej społecznej, tej, w której chcemy czy nie chcemy, musimy funkcjonować. Taki trud podejmowały podręczniki i nauczyciele, część nauczycieli w latach PRL-u. Skończyło się śmiesznie, no bo to od początku do końca była bardziej bądź mniej tempa propaganda. No i muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie pewnym przeżyciem pokoleniowym, dla części z Państwa zapewne też, jeżeli jesteście mniej więcej moimi rówieśnikami, no to było tak, że te podręczniki historii były takie głupie i głupsze i raptem pojawiła się historia Polski Andrzeja Alberta, która w dużej mierze odkłamywała bzdury, które czytaliśmy w podręcznikach oficjalnych, tych szkolnych. No i jest w tym jakaś... Ja uciekam, proszę Państwa, od takich przemyśleń, ale jest coś metafizycznego w tym, że Andrzej Albert, czyli Wojciech Roszkowski, po latach napisał coś, co swobodnie możemy porównać do podręczników z czasów komuny. Oczywiście napisał to Orebur, czyli u niego jest wszystko odwrotnie, ale także złamał zasadę, która jest bazową przy tworzeniu podręczników, przy pracy nad systemem edukacji, a mianowicie edukacja powinna być wolna od indoktrynacji. Czyli jeżeli w podręczniku wyrażane są poglądy, to powinny być zderzane z innymi poglądami. Nawet komuniści to rozumieli, jakkolwiek w kursach dydaktycznych, ja taki jeszcze przechodziłem, było zapisane, że można przedstawić różne poglądy, ale należy dopilnować tego, żeby uczeń wyciągnął właściwe wnioski. Pan Wojciech Roszkowski nie bawi się w taką delikatność. On nie oczekuje, że uczeń wyciągnie odpowiednie, właściwe wnioski. On te wnioski przedstawia
bardzo jednostronnie. Ja nie chcę dzisiaj pastwić się szczególnie nad tym podręcznikiem, jeśli go można tak nazwać, nad tą książką, która w ogóle ma błędny tytuł, bo to jest napisane Historia i teraźniejszość. Natomiast myślę, że ta książka powinna wyjść pod tytułem Suma strachów starego dewota. I to byłby jak najbardziej właściwy tytuł. I ja bym wtedy nawet nie miał jakichś wielkich zastrzeżeń, bo gdyby sobie wyszła taka książka publicystyczna, przedstawiająca to, jak ludzie o skrajnie konserwatywnych poglądach gdzieś tam pomiędzy Rydzyka a Ordo Iuris widzą świat, to okej. No problem z tą książką pojawia się w momencie, kiedy ona staje się podręcznikiem zatwierdzonym, podręcznikiem wręcz promowanym przez ministra Czarnka. Więc po to, żeby zacząć tę dyskusję o tym, czy my w szkole w ogóle jesteśmy w stanie coś sensownego zrobić, to powiem Państwu parę zdań ogólnych. Ja ten podręcznik sobie przeczytałem i obiecuję Państwu solennie, że ja to opiszę, a tutaj nie będę Państwa czasu marnował szczególnie na ten podręcznik. Ja to opiszę, bo to po prostu trzeba opisać. To jest coś, co naprawdę powoduje, znaczy ta władza generalnie powoduje, że ja momentami czuję się, jakbym miał kilkanaście lat, ponieważ wracają praktyki, które wypierałem, o których nie chciałem pamiętać, z którymi się stykałem jako licealista. No i znowu się czuję jak w liceum, bo praktyki są te same, poza tym, że święci nieco się zmienili. Ale powiem Państwu, jak to w tym podręczniku wygląda. Otóż świat jest, proszę Państwa, koszmarnym miejscem pełnym zagrożeń wytworzonych przez lewaków, przez marksizm, leninizm, wywodzący się z niego liberalizm, co jest dosyć odkrywcze, jak również wyłaniający się z tego marksizmu i leninizmu, wyłania się ideologia LGBT, gender i co tam jeszcze chcecie, czyli coś, co możecie usłyszeć codziennie w telewizji. Jedynym światełkiem w tunelu, jedynym jasnym punktem tego świata są encykliki papieskie, różnych papieży trzeba przyznać, i działalność Kościoła katolickiego. I na to, żeby to udowodnić, moim zdaniem nie udowodnił, ale żeby to udowadniać, pan Roszkowski napisał 500 stron z okładem. I żeby nie być gołosłownym, jakieś drobne cytaty wrzucę dla podgrzania atmosfery. Piszcie Państwo, dzwońcie, jak się Wam podoba. Twórczą aktywność niektórych teologów idących nieraz zbyt radykalnie w kierunku modnej, laickiej postępowości zahamował Pius XII w encyklice Humani Generis z 1950 roku. W 1952 papież przestrzegł też przed niebezpieczeństwem wynikającym z fascynacji etyką sytuacyjną, odwołującą się wyłącznie do sumienia indywidualnego, a nie dekalogu. Powiedzcie mi, drodzy Państwo, a co do diabła, nomen omen, obchodzi młodego człowieka stanowisko papieża Piusa XII bądź jednego z kościołów, wielu kościołów, które są na świecie, na jakiś temat. I co to ma wspólnego z historią i teraźniejszością? Ja oczywiście nie lekceważę wpływu Watykanu na rzeczywistość, żyję w kraju, w którym nie wolno lekceważyć wpływu Watykanu, ale naprawdę
Wydaje się, że poważnym błędem historyka jest przyjęcie, że encykliki papieskie są osią bądź punktem odniesienia do tego, co się dzieje. Szczególnie, że rozdział dotyczy zimnej wojny. Proszę Państwa, teraz już nie cytuje pan Roszkowski żadnego papieża. Pani Bożena pisze, ja nie zrozumiałem tekstu, można prosić jeszcze raz, tylko wolniej. Nie. Nie. Jedyna okazja, jak zrozumiecie od ręki, a jak nie, to trudno, męczcie się. Zjawisko kradzieży słów, które rozwinięto pod totalitarnymi rządami komunistycznymi, rozprzestrzeniało się po wojnie stopniowo w całej cywilizacji współczesnej. Wolną miłością nazwano wkrótce seks bez zobowiązań, tak jakby wolność oznaczała brak odpowiedzialności. Postawa pro-choice, czyli za wyborem, oznaczała w istocie przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci. Tymczasem wybór zachowań seksualnych zmienia całkowicie charakter w przypadku ciąży, gdy powstaje nowe życie. Liberalizmem nazywa się często pogląd o nieograniczonej wolności jednostki, czyli mówiąc wprost, anarchizm. Aż werble nie wytrzymały, proszę Państwa, bo ja nawet trochę podziwiam pana Roszkowskiego, bo w jednym akapicie zmieścić, przypominam, że mówimy o zimnej wojnie, to jest rozdział o zimnej wojnie, żebyście nie myśleli, że o czymkolwiek innym. W jednym akapicie o zimnej wojnie zmieścić totalitarne rządy komunistyczne, wolną miłość, prawo do aborcji, no i jeszcze zachowania seksualne zmieniające charakter w przypadku ciąży, to naprawdę trzeba być człowiekiem dosyć zdolnym. Tak, proszę Państwa, tak. No, w ogóle także w konstrukcji jest to przewesołe, bo w rozdziale w części trzeciej, na krawędzi trzeciej wojny, czyli opisującej lata 1953-1962, raptem, proszę Państwa, no bo jest mowa o relacjach komunistów także z Kościołem, raptem się pojawia taki tekst. Artykuł 18 polskiej konstytucji tak ją definiuje. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, to jest zapis konstytucji obecnej. Jak się znalazł i dlaczego się znalazł w rozdziale, który opisuje lata 1953-62, nie mam zielonego pojęcia. Te ścieżki skojarzeń autora są dosyć trudne. No, proszę bardzo, a w ogóle ta historia jest zilustrowana zdjęciem. Nie wiem, na ile je będzie widać. To jest, proszę Państwa, zdjęcie krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Nie napisano z którego roku, ale rzecz jest całkiem współczesna. Podobno ten podręcznik, ta książka dotyczy okresu do 1979 roku. Ja Państwu powiem tak, no, obsesje seksualne konserwatystów znamy i one są tu widoczne co chwila. Od lat 60. XX wieku rewolucja seksualna podkopywała także fundamenty życia rodzinnego na Zachodzie. Z czasem codzienną praktyką stały się rozwody i współżycie bez zobowiązań. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender, wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. I to jest, proszę Państwa, dalej część trzecia, czyli na krawędzi trzeciej wojny, lata 1953-1962. Czy Państwo widzicie jakiś związek
krawędzi III wojny światowej, z przełomu lat 50. i 60. z ideologią gender i rozkładem rodziny. I coś, proszę Państwa, co stało się no chyba najbardziej od jakiegoś czasu dyskutowanym w sieci fragmentem, czyli ten fragment dotyczący niekochania dzieci. Otóż to dalej jest część trzecia na krawędzi trzeciej wojny, lata 953-962. Pada stwierdzenie wytłuszczone: miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. No i tu, proszę Państwa, idzie to tak. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci. Ja po prostu widzę, jak ręka drżała i włosy dęba stawały panu profesorowi, kiedy to pisał. Którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety. Najchętniej w laboratorium. I to jest, proszę Państwa, ten fragment, co do którego prawica zawyła, że nie chodziło o in vitro, tak? A jakie dzieci pochodzą z laboratorium? Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a strefy płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć, hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję? Ja życzę, bo słyszałem, Kamil występujący na Twitterze pod nickiem Bezczelny Lewak, ja mam przyjemność znać go osobiście, zapowiedział pozwanie za ten fragment, jako ojciec dziecka z in vitro zapowiedział pozwanie za ten fragment. Na zrzutce zebrał już odpowiednie środki. Trzymam kciuki, bo to jest przekroczona, proszę Państwa, pewna granica obrzydliwości. Pewna granica obrzydliwości. Dzieci z in vitro jest dużo, mimo wieloletnich wysiłków państwa polskiego, żeby ich za dużo nie było. Jest dużo i to już jest sortowanie. Sortowanie na kształt Kaczyńskiego. No i mamy kategoryczne stwierdzenie. Dlatego troska o rodzinę musi być fundamentem tak naszego życia osobistego, jak i polityki państwa. Nieocenione są tu tradycja i wartości chrześcijańskie. No i nie wiem, jakim młotem pneumatycznym należałoby wbijać do głowy tego typu pisarzom, że państwa istniały zanim powstało chrześcijaństwo i państwa będą istnieć, jak już chrześcijaństwa nie będzie. I te wartości mogą być nieocenione dla wyznawców, ale co one mają wspólnego z państwem? No, to mają, że zdaniem pana Roszkowskiego w tym wszystkim zatracało się dobro wspólne, co związane było z rezygnacją z osiągnięć i wartości chrześcijańskich. Dobrym mogło być tylko to, co dopiero niedawno wymyślone, co postępowe i wyzwalające. Proszę Państwa, naprawdę jest tego mnóstwo. W zasadzie panu profesorowi wszystko się kojarzy, jak to Państwo piszą. Pan Marek pisze: z czym, panie profesorze, kojarzy się kolor biały? Z seksem. A dlaczego z seksem? Bo mi się wszystko z seksem kojarzy. Naprawdę. Lecimy przez ten podręcznik. Mylące są tytuły rozdziałów, bo to jest, że tam raz o zimnej wojnie, a raz o stabilizacji, a raz o czymś tam, a raz o jakiś zupełnie. A tak naprawdę ciągle jest mowa o tym, że
rodzina powinna być taka, jak się panu Roszkowskiemu wydaje, a dzieci powinny być w taki, a nie inny sposób płodzone, a gender, a neomarksizm, a marksizm-leninizm, a coś jeszcze. No naprawdę, naprawdę, proszę Państwa, ciężko to przebrnąć, bo tu jest nawet, ja nie będę mówił, tu nawet jest trochę warstwy faktograficznej, ale ona tonie w powodzi przemyśleń na temat życia pana Roszkowskiego i przemyślenia te są dosyć oryginalne. Na przykład o młodzieży. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co pan Roszkowski myśli o młodzieży, dla której napisał ten podręcznik. Młodzież stawała się jednak chwilami pod wpływem przenoszonych z marksizmu, leninizmu idei żywiołem niszczycielskim. Idę już w jakieś takie... Jakby to powiedzieć, wiecie Państwo, duża część naszej prawicy, konserwatywnej prawicy uważa, że największym złem, jakie się zdarzyło w historii, była rewolucja francuska i oni nadal nie potrafią przeżyć tamtych zmian, które spowodowała rewolucja francuska. Rewolucją francuską pan Roszkowski się nie zajmuje, ale oczywiście zajmuje się rewolucją 68 roku, rewolucją obyczajową i stwierdza. Rewolucyjne idee z lat 60. zatruwały i zatruwają nadal kolejne pokolenia. Istotą ich jest ułuda i zakłamanie. Dosyć mocne. Dosyć mocne, proszę Państwa. No moi drodzy, dostajemy naprawdę jasne punkty tego świata, to są encykliki. No oczywiście różne serwituty w stronę obecnej władzy muszą być i obecnych poglądów. Zobaczcie Państwo na przykład, jaki jest rozdział na temat czerwca 76 roku, to jest zilustrowane zdjęciem Karola Wojtyły. Przeczytam cały ten opis. Nie? Podrozdział jest czerwiec 76 i pierwsze zdjęcie w tym podrozdziale. Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, dziś święty Kościoła katolickiego, gdybyście Państwo nie wiedzieli. I prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, nawiasie dziś błogosławiony, idą w dorocznej procesji ku czci Stanisława, biskupa i męczennika z Wawelu na skałkę. W tle dekoracje uliczne sławiące sojusz partii z narodem. Maj 74, czyli zdjęcie z maja 74 jest ilustracją dla wydarzeń z czerwca 76. Dlaczego? No bo jest tam późniejszy papież Jan Paweł II, dziś święty Kościoła katolickiego i prymas tysiąclecia, dziś błogosławiony. Mamy telefon. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Małgorzata z Belgii. Kłaniam się Pani Małgorzato. Chciałabym powiedzieć, że ja mam trzy koleżanki, które miały dzieci z in vitro. Te dzieci mają teraz po 30-40 lat w tym wieku są. To jest jakiś obłęd, co ten człowiek pisze. W ogóle kto taką książkę wydał? Kto pozwoli na wydanie takiego gniota totalnego? To są tak przytłaczające rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z dzisiejszym naszym światem, w którym się obracamy, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. W ogóle to jest absolutnie nie do przyjęcia. Kto to po prostu wydał i zaakceptował w ogóle do wydania? Dla mnie to jest... to mi się w głowie nie mieści. Mój 12-letni syn, przychodząc do domu, on mówił o wygocie, o plemnikach, o jajnikach, bo miał już to w szkole, mając 12 lat. On wiedział, co to jest macica i co to jest penis. A tu się mówi się o ludziach, o dzieciach, które, o dorosłych osobach. W liceum mają czytać tą książkę?
To się trzeba uczy się dzieci, które mają. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato, a ja, ponieważ to jest ciekawe, to ja odpowiem wprost na część Pani pytania. Otóż, tu jest taka wydawnictwo Biały Kruk, ulica Szwedzka, Kraków, wydanie pierwsze, podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty, wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych dla kształcenia ogólnego do przedmiotu historia i teraźniejszość na podstawie opinii rzeczoznawców profesora Wolszy, doktora Drabika, magistra Strużyńskiego. Bardzo dziękuję Panie Małgorzato. No, ktoś mu wziął i dał. Kłaniam się. Proszę Państwa, są oczywiście też serwituty wobec władzy. Jak jest Czerwiec 76, to jest Jan Olszewski. Jak jest Jacek Kuroń, to tak w rogu obok Antoniego Macierewicza. Kuroń jest chyba zresztą jedyną osobą, która się załapała z kręgu nieczysto pisowskiego. Tu jest, proszę Państwa, prezydent Lech Kaczyński jako działacz opozycyjny w latach 70. Więc wszystko jest jak trzeba. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. No ja tutaj chciałem kilka kwestii poruszyć. Przede wszystkim uważam, że na ten sposób by grzechem pierworodnym całego tego przymiotu, który będzie od września, jest to, że każdy historyk musi być świadomy jednej rzeczy, mianowicie dystansu do źródeł. Prawda? No nie można na poważnie naukowo traktować czegoś, co działo się zaledwie 7 lat temu, tak, bo oni chcą do 15 roku doprowadzić, tak, także to jest, że tak powiem, pierwsza sprawa. Natomiast druga jest według mnie poważniejsza, do czego istnienie tego przedmiotu doprowadzi na dłuższą metę. Według mnie do pogłębienia się i tak już dużych różnic społecznych. Ponieważ tutaj proszę zwrócić uwagę, część uczniów będzie, znaczy to jest oczywiście moje zdanie, część uczniów, a właściwie nie uczniów, tylko rodziców tych uczniów będzie takich, którzy no, będą świadomi, że tak powiem, no, tego wszystkiego, że to jest bełkot, no, taka tempa indoktrynacja i no, właśnie tym swoim dzieciom, tej młodzieży wytłumaczył, tak, czy młodzież sama na własną rękę dojdzie tej prawdy. Natomiast część rodziców no, będzie, no, że tak powiem, popierała to, czy miała to, że no, na pewien sposób będzie im to obojętne, tak? I no nie wiem, czy te dzieciaki jakoś będą po prostu, nie wiem, to łykały, czy takie po prostu jakoś bezrefleksyjnie i tutaj właśnie te nożyce będą się rozjeżdżać, prawda? Także tutaj na takie dwie kwestie chciałbym zwrócić uwagę, jeśli można, to prosić. Bardzo dziękuję za ten głos. To, szczególnie ta druga kwestia jest, jest, wydaje mi się, do rozstrzygnięcia, no bo tu znowu mamy wzorce. Oczywiście będzie to tak, jak było, dziękuję pięknie, to będzie tak, jak było za PRL-u, no tam, gdzie uczeń będzie miał wsparcie z domu jakieś, nie wiem, rodziców, dziadków i tak dalej, to zapewne będzie miał kupę śmiechu z przewagą kupy, kiedy będą przerabiali ten podręcznik. Natomiast tam, gdzie nie będzie tego wsparcia i ten jakiś, jak to się ładnie mówi, kapitał społeczny będzie mniejszy, to oczywiście, wiecie Państwo, no, uczeń jest uczniem do pewnego wieku, no, jest zadaniowy, dostaje twierdzenia, ci są dobrzy, tamci są źli, biskup jest dobry. Słuchajcie Państwo, no, no oczywiście słowa nie ma o współpracy księży z SB. Słowa nie ma o różnych sprawach kompromitujących Kościół z tamtych czasów. Nie ma. No, nie martwcie się. Pytacie, czy tam jest Lech Wałęsa?
Wydaje mi się, to znaczy, wiecie Państwo, nie dam sobie ręki uciąć, ale ja nie zauważyłem. Ja nie zauważyłem. Może gdzieś był ukryty. Ale jak chodzi o Lecha, to Lech Kaczyński jest. Żebyście nie myśleli, że żadnego Lecha nie ma. Ja Państwu powiem tak, powiem też jako no, ktoś, kto tą historią przez lata jakoś tam tak czy inaczej korespondująco się zajmuje, bardziej hobbystycznie niż zawodowo. Jedna to jest warstwa faktograficzna. I tutaj widać pewną manipulację doborem faktów. No ale druga rzecz to jest ta cała warstwa ideologiczna, która jest po prostu przygniatająca. Większość tego podręcznika to są przeświadczenia, to są opowieści. Jeszcze raz powiem, ja wrócę do tego tytułu, który powinien być no, suma strachów starego dewota. Czyli no, ten człowiek siedzi i sobie wyobraża, że dookoła jest taki zalew marksizmu, leninizmu, który w tej chwili dla niepoznaki nazywa się gender, LGBT, liberalis i tym podobne. In vitro pewnie, choć słowo in vitro nie pada. W tym wszystkim. No i dobrze, że są te punkty odniesienia, te encykliki, których można się złapać. Ten błogosławiony kardynał tysiąclecia, ten święty Jan Paweł II. Ja nie do końca się zgodzę z tym, co mówi Bożena, młodzież będzie toczyć bekę z tego podręcznika, li tylko. Tak, w warszawskich liceach na pewno, w liceach w dużych miastach na pewno. Ale pamiętajcie Państwo, że młodzież to nie są tylko ci, którzy wrzucają memy z papieżem, tak? To jest jakaś część tej młodzieży. Młodzież to też są ludzie, którzy nie są głupsi, tylko mają trochę słabszy background, trochę słabsze przygotowanie do przyjmowania takich treści, których co innego interesuje. I tu znowu odwołuję się do naszego doświadczenia PRL-owskiego. To, co śmieszyło profile humanistyczne, nie zawsze śmieszyło matwizm. Oni się tym po prostu nie zajmowali, nad tym się nie zastanawiali i tak to było, proszę Państwa. I pamiętajcie, że sukces PiS-u, sukces tego sposobu myślenia o państwie i o rzeczywistości, jaki mamy w tej chwili, jest w dużej mierze oparty na tym, jak bardzo w okresie PRL-u udało nam się wyprać mózgi. Bo jakaś część z nas ma wyprane mózgi, jakaś część z nas boi się wolności, jakaś część z nas oczekuje od państwa takich sztywnych zasad powiedzenia, jak żyć, po co żyć i takich punktów odniesienia. Ja naprawdę widzę duży wpływ tej indoktrynacji, która była prowadzona w latach 70. i 80. na dzisiejsze wyniki PiS-u. Tej wcześniejszej pewnie też, no ale to już mówię o tych grupach wyborców, które jeszcze coś znaczą, o tych rocznikach, które jeszcze coś znaczą. Więc moi drodzy, ja bym tego naprawdę nie lekceważył. Wszystko nam pokazuje, że nawet ten powszechny dostęp do internetu, czyli teoretycznie każdy z nas ma równy dostęp do potężnej dawki, nieprawdopodobnej dawki wiedzy, jaką, nie wiem, 50 lat temu można by było zdobyć dostęp taki, dostać przez podróże do wielu bibliotek i archiwów. Mamy dostęp, ale nie sięgamy. Mówię jako grupa. Więc ja naprawdę nie wekslowałbym tego, że się będą śmieli. To my się będziemy śmiali z tego podręcznika
i pewnie 20-30% młodych ludzi. Kolejne 30-40% w ogóle go nie będzie czytać, bo nic nie czyta. I tam się okazuje, że to może być zjawisko w miarę popularne. Kolejne 30%, proszę Państwa, to łykną. No to jest zasada jak fizyki. Oni to łykną, oni to przyjmą jako swoje. Pamiętajcie Państwo, że my oczywiście w filozoficznych dyskusjach sobie powtarzamy, w internecie nie ma autorytetów. Nieprawda. Są autorytety. Dla ludzi młodych autorytetami są rodzice, nawet jeżeli jakoś tam się buntują i tym podobne rzeczy. Dla młodych ludzi autorytetami są nauczyciele w szkole. No i generalnie żyjemy w cywilizacji od wielu stuleci, która mówi, że szkoła to jest to miejsce, gdzie dostajemy wiedzę, gdzie dostajemy przygotowanie do życia. No i właśnie będziemy 30% młodych ludzi po prostu to łyknie. I uzna, że to jest opis rzeczywistości. Żeby nie mówić tylko o PRL-u. No, proszę Państwa, upadek pierwszej Rzeczpospolitej, ja też w tym programie o tym mówiłem, upadek pierwszej Rzeczpospolitej wynikał z tego, że wyborca w pierwszej Rzeczpospolitej, czyli ta masa szlachecka, jeśli się kształciła, to w kolegiach jezuickich, które w tamtym czasie, w XVIII wieku, miały fatalny poziom nauczania. Więc decyzje o losach kraju podejmowała masa ludzi, którzy nie mieli zielonego pojęcia o historii, a tym bardziej o teraźniejszości. To była masa ludzi, którzy nie bardzo wiedziała, jakich Polska ma sąsiadów i co się w ogóle w świecie dzieje. Oni podejmowali decyzje o losach kraju i wiadomo, jak podjęli. No podjęli w obronie wiary decyzję o Konfederacji Targowickiej i na 123 lata zniknęliśmy z mapy jako byt państwowy. Tak, proszę Państwa. I teraz nie jest złym pomysłem tak w ogóle wprowadzenie takiego przedmiotu jak historia i teraźniejszość. To nie jest jakiś straszny, pomysł. No ale straszne jest wykonanie tego pomysłu. Ani tam nie ma sensownie przedstawionej historii, ani też tam nie ma jakoś opisanej teraźniejszości. To jest wszystko wizja kogoś, kto czuje się bardzo silnie związany z Kościołem, kogoś, kto mało tego w tym Kościele wybiera to skrzydło takie fundamentalistyczno-integrystyczne, czyli kogoś, kto jest ze swoim rozumieniem świata co najmniej 70 lat do tyłu, jak nie więcej. I ten ktoś ma próbować kształtować umysły młodych ludzi za pośrednictwem tego podręcznika. I tu jest pytanie, które zadałem na wstępie i w zapowiedzi. Czy polska szkoła generalnie jest w stanie, bo powiem Państwu tak, jak patrzę na tę historię, to jest tak, w PRL-u była indoktrynacja. Jednoznaczna, opowieści smutnej treści, część się śmiała, część to kupiła i żyje w tym wychowaniu do dzisiaj. W III Rzeczpospolitej była swego rodzaju kapitulacja, bo ja tak odbieram wiedzę o społeczeństwie, która sprowadzała się do technokratycznych opowieści o tym, jakie ma funkcje Komisja Europejska, a jakie ma funkcje ten czy inny minister, bo to była taka nauka o technikaliach. Nie było tam nic, nie było tam żadnej wiedzy pomocnej przy życiu społecznym, przy życiu publicznym. No i weszliśmy w erę PiS-u, gdzie wraca ta indoktrynacja w stylu PRL-owskim, tylko oczywiście inni są święci i inne są punkty wyznaczone. Wchodzi indoktrynacja. Zastanawiam się, jak ją nazwać. Na pewno ona jest kościelna, na pewno ona jest konserwatywna.
ale jednocześnie jest taka, powiedziałbym, przaśna, przaśna, bo są konserwatyści, którzy rozumieją, co się dookoła nich dzieje i temu się sprzeciwiają. Z książki nie wynika, że pan Roszkowski do nich należał, raczej należy do ludzi, którzy głęboko nie rozumieją, co się wokół dzieje i budzi to w nich jakiś odruchowy sprzeciw. Natomiast nawet ten sprzeciw poza... To są hasła, proszę Państwa, to są hasła. To jest opowiedzenie sobie, że mini spódniczka jest złem. Dlaczego jest złem? No bo psuje rodzinę. Wiecie, to jest, powiedziałbym, wręcz milicyjna logika. Pan Tomasz na Facebooku pisze, to ludzie żywcem wzięci ze strasznych mieszczan za Polski i Boja Żeleńskiego. Dokładnie tak. Dokładnie, może nawet bardziej od Boja, bo Zapolska była dosyć wstrzemięźliwa, a Boj chyba tak bardziej ich opisywał w takim dobrych, wyrazistych barwach. Mamy telefon. Halo, halo? Zapolski i Boja Żeleńskiego. Dokładnie tak. Dokładnie, może nawet bardziej od Boja, bo Zapolska była dosyć... Ale prosilibyśmy o ściszenie naszego programu. Halo, halo. Okej, okay, dobra. Teraz jest okej? Okay? Teraz już lepiej, słuchamy panią. Tak, mamy telefon. Halo, halo. Ale nadal leci pani w tle program nasz. Z minimalnym opóźnieniem, ale leci. Nie porozmawiamy, jak pani nie ściszy urządzenia, z którego pani słucha. Dobrze, okej. Dobra. A teraz? O, teraz już chyba lepiej. Ale ja was nie słyszę, więc muszę coś tutaj zrobić. Dobrze. Jak, przez telefon pani nie słyszy? Nie, spoko, teraz słyszę. Nie, ja mam na głosie mówiąc. Halo, halo, ale porozmawiamy, nie porozmawiamy, bo na razie się zajmujemy technikaliami. Halo? Słucham pana. O, teraz już chyba lepiej. Bo lepiej z opóźnieniem, że jest dużo tej drogi. Jak to było, pani? No, proszę Państwa, chyba nie damy sobie rady z tym połączeniem. Prośba do Państwa, jak dzwonicie, rozmawiajcie z nami przez telefon, najlepiej nie przez zestaw głośnomówiący, a na pewno nie przy komputerze czy odbiorniku, na którym słuchacie programu, bo później są efekty takie, jakie są. Ja słyszę tylko program, który leci. Ale nie zniechęcajcie się Państwo, do dzwonienia. Dzwonimy tylko ściście, naprawdę będzie mnie słychać w słuchawce telefonu, nie trzeba słuchać na drugie ucho z komputera czy z Radia Reset, bowiem tam idzie to jeszcze z jakimś minutowym czy półtora minutowym opóźnieniem emisyjnym, w związku z czym słyszę siebie sprzed minuty. Proszę Państwa, zastanawiam się, czy może gdzieś błąd tkwi w nas, może ta bańkowość zupełnie nas dobija i my po prostu musimy się indoktrynować i nie potrafimy rozmawiać o historii i teraźniejszości w sposób racjonalny. Mamy kolejny telefon, może się uda. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Ale tak, wiesz, słyszę... Halo? No słyszę. Ale to pani dzwoni, żeby słuchać, czy żeby mówić? Bo jak mówić, to prosimy. Chcę mówić, ale mówi cały czas redaktor, bo macie puszczony program z opóźnieniem. To proszę ściszyć ten odbiornik, na którym pani, wyłączyć ten odbiornik, na którym pani odbiera ten program. To najprostsza sprawa. To by było świetnie. Dzień dobry. Czy teraz mnie słychać? Bardzo dobrze panią słychać.
fajnie, ekstra, w końcu się dodzwoniłam. Dzień dobry, panie redaktorze. Nie zawsze pana podziwiam, bo pan gdzieś tam faktycznie mówi ok. Ja bym jeszcze wróciła do tej książki hit. Dla mnie na przykład to jest masakra. To jest po prostu masakra. Jeżeli ludzie zgodzą się na wprowadzenie takiego podręcznika, no to ja nie wiem, czy my w Polsce mamy generalnie samych przygłupów, czy mamy ludzi faktycznie na tyle niewykształconych, którzy w ogóle w historii nie znają? Jeżeli chodzi o jezuitów, to ja bym się całkowicie nie zgodziła, bo jezuici byli takim zakonem najbardziej wykształconym, jeżeli chodzi o formę i wykształcenie. Ale to jeżeli pani mówi o XVI, XVII wieku, to ja się zgadzam. A jeżeli pani mówi o XVIII, to absolutnie się nie zgadzamy. Jak pani będzie mówiła o XX, znowu się zgodzę. Jezuici przed kasatą mieli fatalny stan szkolnictwa. No, był taki czas, że na przykład było inaczej, ale ten zakon, jeżeli chodzi o religię, był naprawdę najbardziej wykształcony. A jeżeli chodzi w ogóle o religię, jestem generalnie agnostyczką, jakkolwiek szanuję każdą religię. I tak zawsze myślałam sobie, że zobacz, nawet w niewolnictwie ludzie potrzebowali marzeń, żeby wydostać się z niewolnictwa, rozumiesz? Potrzebowali czegoś, żeby się z tego wydostać w ogóle. I religia im taką rzecz przynosi. Stąd na przykład bardzo konsoliduje na przykład to grupy terrorystyczne. Na przykład zobacz, co się w Niemczech działo. Dlaczego była II wojna światowa? Była z biedy. Z biedy. II wojna światowa wynikła z biedy. Po prostu Hitler akurat trafił w dany punkt. Czyli z potrzeby narodu. Bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź. Nie wiem, czy religia jest bardzo potrzebna. Ja myślę, że każdy z nas sam decyduje, czy religia jest mu potrzebna, czy nie. I między innymi, jak mówimy o wolności, to mówimy o wolności także do tej decyzji. Jeżeli komuś jest potrzebna, to ją wyznaje, praktykuje. Jeżeli wybiera inaczej, to jej nie wyznaje i nie praktykuje. Ja nie krytykuję religii jako takiej, czy wyznawania religii, nigdy zresztą, natomiast na pewno będę krytykował sączenie ludziom do głowy, że jedynym punktem odniesienia jest święty Jan Paweł II, bądź encyklika Piusa XII, szczególnie, proszę Państwa, że tymi tekstami, encyklikami, to jest bardzo łatwo manipulować, bo ilu Państwo znacie ludzi, którzy czytali jedną encyklikę. Jedną. A jak nawet kogoś takiego znacie, to powiedzcie Państwo, a ilu z tych uczniów wróci do domu i przedyskutuje z rodzicami jedną czy drugą encyklikę? No nie, no proszę Państwa. Tak nie będzie, więc to encykliki też mają to do siebie, że ludzie podpierający się nimi wyciągają sobie jedno zdanie, trochę zapominają o zdaniach innych. Z Piusem XII jest jeszcze, jak Państwo doskonale wiecie, ten problem, że umiał wydać encyklikę potępiającą komunizm, miał bardzo duży problem z potępieniem faszyzmu. O tym oczywiście nie przeczytacie w tym podręczniku. No i pytanie, czy ludzie się zgodzą, no proszę Państwa, a co ludzie mają na ten temat do powiedzenia? Pan Roszkowski dostał zlecenie od wydawnictwa Biały Kruk. Jak znam życie, wydawnictwo Biały Kruk przytuliło
zupełnie fajne środki z ministerstwa. Ministerstwo zatwierdziło, wdrożyło dostosowania. Mamy, proszę Państwa, 14 sierpnia, 1 września ta książka wchodzi do oficjalnego obiegu. Od 4 sierpnia można ją kupić. Powtarzam pytanie, proszę Państwa. Czy umiecie sobie wyobrazić polską szkołę z takim przedmiotem jak historia i teraźniejszość i pewną normalność? I pewną normalność związaną z tym, że się nie kłamie ani na temat historii, ani na temat teraźniejszości. I jeżeli się przedstawia tę warstwę opisową, bo historyk ma do tego prawo, ja nie odmawiam tego prawa, to w wersji, która nie jest podręcznikiem, można pisać wszystko. I gdyby to nie był podręcznik, jeszcze raz powiem, pan Roszkowski mógłby napisać wszystko. Wersji, która jest podręcznikiem, należy przekazać w maksymalnie obiektywny sposób, na ile natura ludzka pozwala. Różne poglądy i pozostawić bez komentarza, bo komentarz jest zbędny. Zupełnie. Wiecie Państwo, Jak byłem w szkole, to w moich rejonach był taki dyżurny partyzant z bitwy na Porytowym Wzgórzu. To są Lasy Janowskie, południe Lubelszczyzny. Tam była partyzantka Gwardii Ludowej, później Armii Ludowej. I ten partyzant przychodził, opowiadał różne kocopały. Lata później moje dzieci w szkołach miały żołnierzy wyklętych, którzy przychodzili i opowiadali jakieś różne rzeczy. Ja nigdy tego nie sprawdziłem, ale tak słuchałem, jakie to opowieści są, to się zastanawiałem zawsze, czy to przypadkiem nie ten mój partyzant z Porytowego Wzgórza, z Gwardii Ludowej, jest w tej chwili NSZ-owcem, który opowiada. To też była jakaś miękka forma indoktrynacji, te opowieści w tę czy w tamtą stronę. Natomiast bardzo złym sygnałem jest to, że wróciliśmy do indoktrynacji. Ostatni strajk studencki, w jakim uczestniczyłem, to był 89 rok. W 89 roku to był strajk, którego jednym z strajk był ogólnopolski, którego jednym z postulatów było zniesienie przedmiotów indoktrynacyjnych, bo na wszystkich kierunkach studiów były tak zwane przedmioty indoktrynacyjne, to była filozofia marksistowska, ekonomia polityczna socjalizmu, coś takiego. No, w każdym razie parę tych przedmiotów było i tam trzeba było chyba 3 z 5 zrobić w toku studiów i to zostało zniesione. No tu powrót, znowu indoktrynacja. Pani Mira pisze, encykliki zamiast dzieł Lenina. No dokładnie, no to tak jakby były encykliki zamiast dzieł Lenina, przy czym były podręczniki, proszę Państwa, bardzo dobre. I ja studiując historię uczyłem się czytać je w sposób umiejętny. Bo był na przykład taki znakomity podręcznik do historii starożytnej, jeśli dobrze pamiętam, autor się nazywał Awdiejew. I jeśli chodzi o Bliski Wschód, to on był chyba najlepszym podręcznikiem do historii starożytnej, ale oczywiście on był poprzecinany właściwymi komentarzami i jak na przykład była tam jakaś historia powstania niewolniczego w starożytnym Egipcie, no to był trend typu Włodzimierz Ilicz Lenin uznał
to powstanie jako pierwszą rewolucję robotniczą w dziejach świata. No, jakieś takie kocopoły tam były dopisane, ale podręcznik był faktograficznie na tyle dobry, że po prostu i tak się go brało, i tam trzeba było no, filtrować, ominąć sobie te opisy. Natomiast proporcje były inne i one dawały się omijać, no bo ten biedny Awdiejew, Rosjanin w Sowietach, znakomity historyk, ale publikujący w Sowietach, pracujący w Sowietach, no musiał takie rzeczy wpisywać, więc powiedzmy tam 5-10% jakichś takich odniesień do dzieł Lenina czy innego Marksa było. Natomiast mam wrażenie, że faktografia w tym podręczniku panu Roszkowskiemu zajmuje nie więcej jak 20% jego objętości. Reszta to są rozważania starszego pana na temat trudnego życia Czeka atakowanego przez marksizm, leninizm ze wszystkich stron. Smutne to, a ja powiem Państwu, ponieważ już zmierzamy do końca tego programu, boję się, że polska szkoła tak bardzo się zdegradowała, że wprowadzenie tam przedmiotu, który na poważnie traktowałby historię i teraźniejszość i wykonanie pewnego cyklu dydaktycznego z tym związanego jest po prostu niemożliwe. Że wyszłoby to w 10 czy 20% najlepszych szkół, a w 80% by to nie wyszło. Gdzieś mamy wpojone, gdzieś mamy w genach czy w DNA, tą taką niewolniczość, tą taką potrzebę indoktrynacji, bo pamiętajcie Państwo, że indoktrynacja pojawia się nie tylko wtedy, kiedy rządzący mają chęć indoktrynować, bo to jest dopiero pół problemu. Problem się zaczyna wtedy, kiedy rządzeni chcą być indoktrynowani, i duża część rządzonych w Polsce po prostu chce być indoktrynowanych i tu jest w mojej ocenie podstawowy problem z takimi przedmiotami. Drodzy Państwo, kończę. Dziękuję Państwu za ten dzisiejszy program. Zapraszam oczywiście za tydzień. No i zapraszam do tego, byście się przełączyli, bo za chwilę, za 2 minuty Kraków, Warszawa, wspólna sprawa i skomentujemy sobie inne sprawy aktualne z ubiegłego tygodnia. Na pewno porozmawiamy o tej niemieckiej Odrze, która, jak wiadomo, złe moce chcą nam popsuć, a złe moce to na pewno nie ten rząd. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień i do usłyszenia, do zobaczenia za 2 minuty. Reset Obywatelski. Przywołuję przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzenia mi. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Niebo jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Ziemia jest. Nie boję się, nie boję się. Ogień jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Woda jest.
się wydarzyć, coś czego się obawiam. Jestem gotowy na spotkanie. Jestem nieustraszony. Jestem pełen ufności, nie boję się niczego złego. Pan Bóg